Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na trzecim w bieżącym roku koncercie w cyklu Fonie Lublina pod tytułem Beethoven i co dalej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski. Partnerzy festiwalu to Fundacja PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Związek Artystów Wykonawców STOART, Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin oraz współfinansowany ze środków województwa lubelskiego. Patroni medialni cyklu koncertów to Telewizja Polska, TVP Kultura i TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Gość Niedzielny. Szczególnym partnerem marcowej odsłony naszego festiwalu jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który użyczył swoje wnętrza i instrument do realizacji nagrania koncertu. Dzisiejszy koncert dedykowany jest Ludwikowi van Beethovenowi i muzyce fortepianowej. Ten wybitny kompozytor, zmarły 27 marca 1827 roku, mimo głuchoty, z jaką zmagał się przez większą część swojego życia, zaliczany jest do grona najwybitniejszych i najważniejszych muzyków w historii ludzkości. W prezentowanym dziś przez Piotra Sałajczyka programie jego twórczość zestawiona zostanie z dorobkiem spadkobierców rodzimej, polskiej i światowej pianistyki XIX i XX wieku. W bieżącym roku upamiętniamy setną rocznicę śmierci Władysława Żeleńskiego, nieco zapomnianego dziś kompozytora wywodzącego się z Małopolski, za życia znanego nie tylko na terenach ojczystych, ale również w ważnych ośrodkach europejskiej kultury muzycznej, m.in. w Pradze czy Paryżu. Dyrektora pierwszego oraz inicjatora Konserwatorium Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego. Dzisiaj przypomina się głównie jego opery, symfonikę oraz pieśni. Tym niemniej położył wielkie zasługi dla rozwoju techniki gry na instrumentach klawiszowych poprzez opracowanie chociażby 24 preludiów na organy czy szeregu miniatur fortepianowych. Z bogatej pianistycznej spuścizny Żeleńskiego zaprezentowane zostaną Reverie, Zamyślenie, op. 48 i Theme Varie, Wariacje Hamol, op. 62, ukazujące z jednej strony impresjonistyczną duszę, z drugiej zaś przywiązanie wagi do warsztatu technicznego u krakowskiego pedagoga. Ciekawym zabiegiem będzie zestawienie twórczości Władysława Żeleńskiego z kompozycją Claude'a Debussy, wybitnego francuskiego impresjonisty. Jego Reverie, o wyraźnych dwóch planach uzupełniających się wzajemnie, melodii i akompaniamencie, skomponowane we wczesnym okresie życia w roku 1890, przywodzi na myśl najdoskonalsze tematy współczesnej muzyki filmowej, przyczyniając się do niesłabnącej popularności tego utworu. Ostatnim dziełem w pierwszej części koncertu będzie Musik quasi una sonata op. 8 Józefa Kofflera z 1927 roku. To dzieło dedykowane Karolowi Szymanowskiemu, w którym kompozytor prezentuje indywidualne metody adaptacji do dekafonii do warsztatu twórczego. W 100 lat od śmierci Beethovena polski pianista, pedagog i muzykolog żydowskiego pochodzenia, wywodzący się ze Stryja na dzisiejszej Ukrainie, ale mocno wrosły w wiedeńskie środowisko artystyczne, nawiązuje programowo do sonat wiedeńskich klasyków. Emanuje nowatorskimi doświadczeniami, wypracowanymi w oparciu o spotkania z Albanem Bergiem czy poznawanie twórczości Arnolda Schönberga, choć nie należał do grona jego uczniów. Warto nadmienić, że przez sobie współczesnych Koffler doceniany był raczej w Europie Zachodniej niż na terenie II Rzeczypospolitej. U nas dodekafonia nie cieszyła się tak dużą popularnością, tymczasem Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej regularnie prezentowało prawykonania dzieł Kofflera
na swoich festiwalach w latach 30. Szanowni Państwo, przy fortepianie Piotr Sałajczyk i dzieła wybitnych kompozytorów pianistyki polskiej i europejskiej, Władysława Żeleńskiego, Claude'a Debussy i Józefa Kofflera. Zapraszam. Thank you.
Drodzy melomani, przed nami kulminacyjny moment koncertu, jakim będzie spotkanie z twórczością Ludwika van Beethovena. Ostatniego z wiedeńskich klasyków nie muszę Państwu przedstawiać. Jego sonata d-moll jest niezwykle przekonującym festiwalem zmienności nastrojów i różnicowania barw. Stanowiąca drugą ze zbioru trzech sonat opus 31 kompozycja została napisana w latach 1801-1802 pod wpływem romansu Williama Szekspira o tytule Burza. Kompozytor o kontekście powstania utworu informuje osobiście, tym niemniej popularny dzisiaj tytuł nie jest oryginalny. Nie został nadany przez samego autora, lecz przez jego przyjaciela i pierwszego biografa, Antona Schindlera. Dzieło składa się z trzech części, co do zasady utrzymanych w formie sonatowej. Początkowe largo allegro przeplata długie fragmenty ciszy i pozornego spokoju z nagłymi przejściami zamieszania, by wreszcie przerodzić się w nieokiełznaną burzę, stawiając przy tym przed wykonawcą wymagania techniczne i artykulacyjne przerastające powszechnie wówczas popularny warsztat pianisty. W drugiej z części, Adagio, utrzymanym w tonacji B-dur, kompozytor roztacza nad słuchaczem bardziej dostojny i stonowany nastrój, niczym tęcza wschodząca na niebie po burzy. Wreszcie finałowe allegretto powraca do tonacji głównej, raz jeszcze wprowadzając niespokojne emocje w stylistyce burzy i naporu. Koncert zamknie blok autorstwa amerykańskiego pianisty i kompozytora George'a Gershwina. Jego trzy preludia na fortepian to niezwykły romans muzyki poważnej i jazzu.
zadedykowany przyjacielowi i doradcy, zresztą również kompozytorowi i jazzmenowi Williamowi Daly. Po raz pierwszy zaprezentowany został w Nowym Jorku w 1926 roku. Kompozytor planował publikację 24 miniatur, jednak zbiór już na etapie przygotowywania ograniczył do zaledwie 7 numerów. Z nich tylko 5 złożonych zostało do druku, ale 2 Gershwin zdecydował się przekomponować, przepracować na wersję dla skrzypiec z akompaniamentem fortepianu. Ostatecznie opublikowano jedynie 3 preludia zestawione w zróżnicowany, ale spójny stylistycznie cykl. Otwierające go Allegro ben ritmato e deciso w tonacji B-dur rozpoczyna 5-dźwiękowy bluesowy motyw, który jest podstawą rozwoju zamysłu kompozytorskiego. Punktowany rytm nawiązujący do brazylijskiego tańca bajao oraz zmienność technik wirtuozowskich wprowadzają pozorny zamęt i potrafią zaskoczyć odbiorcę. Dalsze Andante con moto w tonacji cis-moll ma wyraźny posmak jazzowego dialogu, melodii z basowym akompaniamentem, a przez samego Gershwina określane było jako rodzaj bluesowej kołysanki. Wreszcie wieńczące cykl i dzisiejszy wieczór, trzecie z preludiów, agitato es-moll, określane przez twórcę hiszpańskim, to dialog 2 tworzących wrażenie pary pytań i odpowiedzi. Ostatecznie prowadzą one do pełnego rozmachu durowego finału. Przed Państwem w utworach Ludwika van Beethovena i George'a Gershwina maestro Piotr Sałajczyk.
Szanowni słuchacze, utwory zestawione podczas dzisiejszego recitalu w wykonaniu maestro Piotra Sałajczyka niewątpliwie dowiodły, jak istotną rolę dla światowej pianistyki odegrał Ludwig van Beethoven i jak silnie do dziś promieniuje zamysłem muzycznym i koncepcją stylistyczną na swoich następców. To wyjątkowe doświadczenie, które zawdzięczamy Piotrowi Sałajczykowi, pianiście, pedagogowi związanemu z Katowicką Akademią Muzyczną oraz organizatorowi koncertu, Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków, Oddział Lubelski, jest kolejnym koncertem z cyklu Fonie Lublina. Partnerzy festiwalu to Fundacja PZU, Stowarzyszenie Autorów ZAIX, Związek Artystów Wykonawców STOART i Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu miasta Lublin oraz współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Patroni medialni cyklu koncertów to Telewizja Polska, TVP Kultura i TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Radio Centrum, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni i Gość Niedzielny. W imieniu organizatorów i realizatorów serdecznie dziękuję władzom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za życzliwą współpracę podczas realizacji dzisiejszego koncertu. Drogich Państwa, nasi melomani, zapraszam do śledzenia informacji o kolejnych koncertach za pośrednictwem witryny internetowej cyklu Fonie Lublina oraz bieżących informacji podawanych przez naszych patronów medialnych. Tymczasem, dziękując za dzisiejsze spotkanie, życzę Państwu miłego wieczoru, pełnego zadumy i twórczych inspiracji. Do zobaczenia.